Kilkanaście osób i kilka różnych systemów fotograficznych, w tym również i mój, bo też jestem fotografem. Dzisiaj spotkanie branży foto w Łomży, zorganizowane, aby się zintegrować i stworzyć coś ciekawego. To do roboty, czas start! Stwierdziłem, że warto coś byłoby przekazać wiedzę, spotkać się ze młodymi tak naprawdę osobami, które początkują fotografii, są miłośnikami, zapaleńcy tacy, którzy no, tak naprawdę była opcja taka, że mają ten aparat od niedawna, że tak powiem, a chcieliby się dowiedzieć coś więcej, ale tak naprawdę widząc, rzucając to jakby tam na portal i w koło machiny tych internetów, okazało się, że dużo osób jest też, które chcą się dołączyć, a już wiele lat profesjonalnie fotografują, więc ten pomysł tak szybko ewoluował tak naprawdę w ciągu 2 dni. No i na chwilę obecną tutaj widzimy ponad 30 osób, które się zgłosiło, bo ta lista została dzisiaj zamknięta tak naprawdę, żeby już ograniczyć to jakby liczbowo. No i w tym 6 modelek z naszego regionu, które na pewno już nieraz można było zobaczyć na łamach portalu, ale też i w mediach. Ta okazja, jakby to wydarzenie pokazuje, że jednak jest potrzeba, jest jakby zapotrzebowanie na to, żeby się spotkać, nie tylko jakby porobić te zdjęcia, ale też wymienić się doświadczeniami, potestować sprzęt, czy nawiązać jakąś w ogóle relację z osobami, które przyjechały nawet z Białegostoku, czy ze Stryłęki tutaj do nas dzisiaj. Bardzo lubię tego typu spotkania, bo jest to możliwość spotkania wielu fotografów i próbowania swoich sił przed aparatem. Który to już raz stajesz przed aparatem? Trochę ich było, ale mogło być też więcej. Ciężko tak w sumie stwierdzić, ale nie zajmuję się tym na co dzień, tylko tak od czasu do czasu. Powiedz mi, jaka jest twoja najfajniejsza sesja, która najbardziej zapadła ci w pamięci? Sporo takich było. Ograniczmy się do jednej. Myślę, że była to sesja okładkowa do magazynu i to chyba ją najbardziej zapamiętałam, bo jest na okładce zdjęcie i dlatego. Szczerze, no to jest pierwsze spotkanie i tutaj w tym miejscu też chciałem podziękować organizatorom za taką szansę, tak, wymianę doświadczeń, też nauczenie się pewnych rzeczy, bo mi się wydaje, że sam fakt, że się spotykają i osoby, które mają już pewne doświadczenie, jak i totalni nowicjusze, też pokazuje, że faktycznie to środowisko potrzebowało takich spotkań. A pracuję na systemie Canona aktualnie, to jest Canon 80D plus kilka stałych, kilka takich zmiennoogniskowych obiektywów. Chcę się rozwijać, no i tak jak mówię, jeszcze raz powtórzę, fajnie, że takie wydarzenia się odbywają i mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz, kiedy się spotykamy, bo tak naprawdę bardzo dużo nowych rzeczy się można dowiedzieć podczas takich wzajemnych rozmów. Fotografuję już ponad 10 lat, cały czas na sprzęcie Canona. Tak naprawdę wybór padł, nie wiem, znajomi mieli Canona, więc ja kupiłem Canona. Myślę, że to nie ma większego znaczenia, czy to jest Canon, Nikon, Sony czy Panasonic. A które to jest moje spotkanie? Te dzisiejsze to jest w ogóle pierwsze z tego cyklu, ale takich spotkań już jest kilka za mną z modelkami. Fajna sytuacja, można poznać bardzo dużo fajnych ludzi, spotkać się z tymi, którymi się zna, bo nieczęsto się spotykamy w gronie fotografów, poznać nowych, także chyba same superlatywy. Co najczęściej fotografujesz? No najczęściej właśnie portrety. To jest moja ulubiona dziedzina fotografii, na niej staram się skupiać i w tej dziedzinie staram się rozwijać. W czerwonym bez dwóch zdań chyba najlepiej jest kobietą, jednak nie mogłem się pokusić, aby pożegnać się z wami właśnie na tym czerwonym pojeździe. Takie spotkania ważne są nie tylko dla branży fotograficznej, ale mam wrażenie, że dla wszystkich, tak żeby się czasami spotkać i odreagować, a przy okazji wymienić się doświadczeniami i stworzyć coś ciekawego. A mam wrażenie, że dobrych klatek z tego wydarzenia będzie naprawdę co niemiara.